Ciepka hejka, my właśnie wybieramy się na spotkanie. Jedna z naszych widzek idzie z nami tutaj, Anetka. Znam Anetkę już. Także niestety nagrywam iPhone'em, bo wiecie co się stało. Parę minut wcześniej chyba wam powiedziałem, bo będzie to na pewno łączony vlog. Także co, kierujemy się w stronę Grzybka na rynku i widzimy się później. My jesteśmy właśnie na spotkaniu, kochani. Jest piękna, słoneczna pogoda w słonecznej Dębicy. Mogę wam pokazać, jak ładnie pada. Siedzimy przy stole. Przy piwerku. Przy soczkach. Dokładnie też. Między innymi piękne kwiaty dostaliśmy. Dziękujemy. Także co, my sobie tutaj chilloutujemy, rozmawiamy o różnych tematach ciekawych. Żałujcie, że was nie ma. Ci, co mieli być, a nie mogli, bardzo nam przykro, ale może następnym razem uda się. Także pozdrawiamy z słonecznej Dębicy. Wiem, że mieliśmy jeszcze wczoraj coś nagrywać dla was, ale tak się zachmurzyło, tak się ciemno szybko zrobiło. Tak się rozpadało, że niestety nie nagraliśmy nic dla was. Dzisiaj nagrywamy właśnie końcóweczkę taką z podziękowaniami dla wszystkich, którzy przybyli na spotkanie z nami. Było nam bardzo miło. Mam nadzieję, że wam również. Miejmy nadzieję, że następnym razem również się spotkamy. No i co? Chcieliśmy jeszcze podziękować za te wszystkie piękne prezenty. Ja dostałem taki piękny bukiet, otrzymałem. Aga też otrzymała różne prezenty, lakiery, jakieś obudowy, jakieś piękne serduszko. Serduszko jest moje. Ale ja wam powiem szczerze tak. Ja ten bukiet zabieram do Dublina. My mam nadzieję, że przyjadzie, bo jest tak piękny, że mi go szkoda tak, jest bardzo ładny. Naprawdę jest cudowny. Ja taki kwiatów od mojego nie dostaję. Jeszcze ładniejszy dostajesz. Także co, kochani, my się żegnamy i dziękujemy serdecznie. Hello! Witamy wszystkich. Ostatnie nasze dzionki już w PL. Byliśmy właśnie u fryzjera. Proszę, ładny fryz, operator, operatorka. Ja byłam u mojego Konrada. Ja byłem u pani Doroty. Namawiam go, żeby się przeprowadził do Dublina, bo nawet taki fryzjer by mi się przydał. Także co, my teraz kierujemy się do domu, jedziemy. Bardzo często się pojawiają pytania, ja jeszcze tak wspomnę tylko Dominika, wtrącę się troszeczkę vlogu, na miary, gdzie chodzimy do fryzjera i polecamy wam naprawdę z ręką na sercu, wszystkie macie na dole. Tak, linki, adres, wszystko, telefon, numer telefonu, będziecie mieli na to. Albo jakieś ma pytania, to po prostu piszcie. Tak jest. Pewnie zastanawiacie się, dla kogo ta butelka, dla dziecka albo coś. Nie, kochani, ta buteleczka jest dla Maniusia. Naszej malutkiej sarenki, która została uratowana przez Agnieszki tatę, gdyż została przejechana przez taką dużą kosiarkę i zostały jej zranione nóżki i dlatego została wzięta i na razie wychowuje się tutaj u rodziców Agnieszki i musimy znaleźć dla niej nowy dom. Także karmimy Maniusia. Chodź Maniuś. Chuj tu, 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 tu. No i to. Patrzcie. Maniuś. Oj Boże, Maniuś. Tak Maniuś właśnie wcina butelkę. Jest naprawdę malutki. Także tak. My dokarmiamy Maniusia sarenkę i... czy jelonka? Jelonka. Jelonka chyba. No i co? Musimy mu znaleźć nowy dom. Już wkrótce. Dopóki nie wydobrzeje, tylne łapy nie dojdą do siebie, to jeszcze chwilę zostanie tutaj u nas. A my się z nim zajmujemy. Ciągnie butle jak dziki. Także pomagamy.